Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z reading vlogiem, w którym głównie skupię się na audiobookach, ponieważ od 24 do 26 czerwca organizuję maraton audiobookowy, także jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki planuję przesłuchać, to zapraszam Was dalej do oglądania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. Kiedy planowałam w ogóle w zeszłym miesiącu podczas zakurzonego maratonu audiobookowy maraton, to nie sądziłam, że właśnie w tym terminie będę miała możliwość przetestować aplikację BookBeat, ponieważ to jest moje pierwsze spotkanie właśnie z aplikacją. Wcześniej z niej nie korzystałam, dzisiaj rano sobie ją zainstalowałam i zaczęłam szukać książek, które planuję przeczytać i dodałam, słuchajcie, tyle tytułów do swojej listy, że jestem w szoku. Ja może najpierw powiem Wam, na czym chciałabym się skupić, a dopiero później powiem Wam też coś więcej o aplikacji, bo jeszcze tak naprawdę nie miałam czasu, żeby się z nią, wiecie, zaznajomić. Powiem Wam też coś więcej o kodzie, z którego możecie skorzystać. No ogólnie więcej informacji na temat samego użytkowania pewnie powiem Wam już po dłuższym korzystaniu. Niemniej jednak, słuchajcie, już sobie jakieś tytuły upatrzyłam. Zauważyłam też, że jest bardzo dużo tytułów, które ja już przeczytałam, więc to jest super, że one są dostępne też w audiobooku. Ja tutaj pozwolicie, że zacznę nagrywać w ogóle ekran, żebyście też widzieli to, co ja właśnie teraz przeglądam w telefonie. Po pierwsze, zaczęłam już słuchać właśnie Niespokojnych ludzi Frederika Beckmana, ponieważ jest to książka, którą mi polecały dziewczyny na klubie książki, który prowadzę już od jakiegoś czasu. Ja wiem, że bardzo często odwołuję się do klubu książki, ale ja kocham te nasze spotkania, gdzie po prostu wybieramy sobie różne tematy i o nich dyskutujemy. I mega cieszę się, że wreszcie będę miała okazję właśnie przesłuchać Niespokojnych ludzi, bo bardzo chciałam tę książkę przeczytać i teraz jakby jest idealna okazja. Ja wiem, że ja mam swój TBR na lato, który jest bardzo obszerny, ale co tam. I tutaj jak widzicie na ekranie udało mi się już przesłuchać 10%. I potem Wam w ogóle powiem, co mnie zachwyciło, kiedy właśnie weszłam w ten konkretny tytuł i co odkryłam. W każdym razie, co jeszcze zauważyłam, co jest do przesłuchania, to przede wszystkim Wojna Makowa. Ja wprawdzie zaczęłam czytać już, tutaj prawdopodobnie macie ten zrzut ekranu, więc tutaj Wam pokażę. Ja już zaczęłam czytać, jestem mniej więcej w połowie. Tutaj jeszcze znalazłam też Wybornego trupa Augustina Basterika, tak, przepraszam, który Wam pokazywałam w ostatnim book haulu na kanale. I ta książka mnie bardzo intryguje z uwagi na tematy, które są tam poruszone, bo to jest taka bardziej też historia post-apo, z uwagi na to, że na całym świecie wyginęły zwierzęta i hoduje się ludzi, żeby inni ludzie ich jedli. To brzmi okrutnie, ale tak jest. Jestem bardzo ciekawa, jak bym to odebrała, wiecie, w audiobooku. Ale najpierw jakby będę chciała przesłuchać Niespokojnych ludzi. Do swojej, słuchajcie, listy, tutaj mam moje książki, teraz powinien Wam się pojawić ekran, gdzie sobie dodałam książki do listy. Dodałam też Beach Read, ponieważ mam tę książkę w formie papierowej i mam ją w swoim TBR-ze. Bardzo rozsądnie podeszłam do tego maratonu audiobookowego, kiedy właśnie przesłuchałabym Beach Read, bo mogłabym sobie już odhaczyć jedną pozycję z tego TBR-u. Ale najpierw Niespokojni ludzie. Okej. Dodałam sobie też Wrony, bo i dziewczyny właśnie na klubie książki i sporo osób zachwycało się tą pozycją, więc jestem mega zaintrygowana. Też ostatnio do góry książkami u Marty widziałam, że nagrała film osobny o twórczości Bachman, czyli Ta druga o zmierzchu i Utonęła, więc jak tylko zobaczyłam te tytuły na BookBeat, to też od razu dodałam je do swojej listy. Dodałam też Wojnę Makową i Wybornego trupa. Więc to tak, wiecie, na ten czas, kiedy właśnie zaczęłam przesłuchiwać Niespokojnych ludzi, te książki pierwsze rzuciły mi się w oczy i na nich się skupiłam, ale na pewno jeszcze więcej czasu poświęcę na przejrzenie całej aplikacji, na przetestowaniu jej, żeby Wam też coś więcej powiedzieć. W każdym razie, to jest mój taki TBR na ten maraton audiobookowy. Zaczynam właśnie od Beckmana i po przesłuchaniu już większej części Wam coś więcej powiem. Na razie czuję, że to będzie bardzo dobry, jakby, chciałam powiedzieć, polepszacz humoru,
Ale nie, tak nie powinno to zabrzmieć. W każdym razie będzie to książka, która na pewno poprawi mi humor, chociaż mój humor jest ok, bo dzisiaj czuję się już dobrze. Miałam pewne obawy, bo ostatnie kilka dni się gorzej czułam, o czym wam mówiłam we wczorajszym filmie. Ale na szczęście dzisiaj czuję się lepiej i mogę w pełni sił już brać udział w maratonie właśnie audiobookowym. I co jeżeli chodzi o plany, słuchajcie, tych planów jest naprawdę dużo, ponieważ ja w ogóle, tak już mówiąc o mojej historii audiobookowej, zacznijmy od początku, dawno, dawno temu, była sobie Agnieszka, która średnio przepadała za audiobookami. Może nie dlatego, że był to jakiś uraz z dawnych lat. Nie, po prostu polegało to na tym, że nie trafiła na swoją ulubioną książkę. Aż w pewnej chwili, nie mając czasu, a chcąc przeczytać więcej książek, Agnieszka sięgnęła po tytuł, który bardzo ją interesował. I właśnie od tego momentu Agnieszka zakochała się w audiobookach. Koniec historii. Tak zaczęła się, słuchajcie, moja przygoda z audiobookami. Bardzo lubię słuchać książki właśnie w tym wydaniu audio, ponieważ dzięki temu mogę skupić się na wielu czynnościach. Mogę na przykład sprzątać mieszkanie, mogę gotować, mogę iść na spacer, mogę iść na zakupy, mogę nawet, wiecie, siedzieć w pracy i w tle puścić sobie książkę. I dzięki temu poznawać historię. Tak naprawdę to pozwoliło mi na sięgnięcie po tytuły, na które wcześniej nie miałam czasu, albo o których w ogóle nie myślałam, bo stwierdziłam, że wolę skupić się na innych. Och, audiobooki są cudowne, naprawdę. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten maraton audiobookowy, to ja jestem tak podjarana, bo po pierwsze, dzisiaj w planach mam przede wszystkim skupić się na sprzątaniu, bo no, jak ostatnio nie miałam za bardzo do tego głowy, to teraz mam w planach właśnie włożyć sobie słuchawki do uszu i skupić się na porządkach, ale najpierw muszę zjeść obiad, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Chciałam też jeszcze iść do sklepu, wymienić koszulkę, bo okazało się, że koszulkę, którą kupiłam Adamowi na urodziny, niestety jest mu za duża, więc chciałam mu ją wymienić. Także książki będą mi towarzyszyły przez te 3 dni. Prawdopodobnie jutro też będziemy chcieli się wybrać na taką imprezę związaną z Nocą Kupały. Także będzie może też jakiś dodatek do tego słuchania audiobooków w tym filmie. No, jestem podjarana. Dodatkowo mam w planach skończyć obraz, który zaczęłam malować w kwietniu. Chciałabym też skończyć ilustrację na Instagrama. Chciałabym też zrobić zdjęcia na Instagrama. Słuchajcie, moja głowa pęka od pomysłów, a jednocześnie cały czas mam gdzieś tam z tyłu głowy, że w tym samym czasie będę mogła słuchać i poznawać historię, więc jaram się, widzicie to, prawda? Jak ja się czymś jaram, to ja po prostu jestem podekscytowana na maksa. Dobra, to jeszcze jedno, co chciałam wam powiedzieć, bo odkryłam to właśnie dzisiaj, kiedy odpaliłam aplikację BookBeat i miałam wam o tym powiedzieć w następnym update'cie, ale nie mogę się powstrzymać. Słuchajcie, tutaj jak weszłam sobie właśnie w zakładkę inspiracje, to podobają mi się takie wstawki, które są na temat pojedynczych tytułów, ale też właśnie na temat Teresy Bochman, ale jak sobie zjechałam poniżej, mam nadzieję, że mi to nie zniknęło, zaraz wam pokażę, czekajcie, tutaj są właśnie tytuły, tutaj jest Robert Małecki, o, słuchajcie, są książki Agaty Christie, jest 14 książek i jest króciutki opis, bestsellerowa autorka, która stworzyła popularne klasyczne postaci detektywów, Herkulesa Poirota, Jane Marple, jej proza wielokrotnie przenoszona była na ekrany kinowe i telewizyjne. I tutaj jak się właśnie wejdzie w tą konkretną ikonkę, to pojawiają się te wszystkie tytuły, które można przesłuchać i to jest czad. Ale jestem ciekawa, jak wchodziłoby się w ten jej świat kryminalny podczas słuchania tych intryg. Wiecie, jak bardzo byłabym zaangażowana. Jestem podjarana. Bardzo podoba mi się w ogóle to, że jest właśnie tutaj ta zakładka inspiracje. Są też kategorie i dzięki temu jest to wszystko bardziej przejrzyste, ale tak jak wam już powiedziałam, to będzie też w następnym update'cie, bo tam też więcej powiem o innych kwestiach związanych właśnie z tą współpracą. Także podsumowując, ja zaczynam od Niespokojnych ludzi, a później przejdę do Beach Read. Także to są te 2 książki, które na pewno chciałabym przesłuchać właśnie przez ten weekend. Także kochani, idę sobie zrobić jedzenie i w tym samym czasie będę
słuchała książki. Brzmi idealnie. Mam nadzieję, że też bierzecie udział w maratonie. Widziałam na Instagramie, że dzisiaj udostępniacie właśnie planszę, którą przygotowałam. Cieszę się niezwykle i cieszę się, że w ogóle pomysł na audiobookowy maraton Wam się spodobał już w momencie, kiedy organizowałam zakurzony maraton w maju, bo to właśnie Wasz pozytywny odzew na ten pomysł zainspirował mnie do tego, żeby zrobić to jeszcze w czerwcu. Także, kochani, co? Zabieram się do roboty i zaczynamy! Robię taki przerywnik, ponieważ przed chwilą popłakałam się ze śmiechu, ponieważ jest tutaj opisany napad na bank i bardzo podobało mi się to, że jest ojciec i syn, którzy są policjantami i oboje nigdy nie mieli doświadczenia właśnie z napadu i ten syn mówi do ojca, no musisz mieć jakieś doświadczenie, to jest jakby parafrazując, nie? Ale ten syn mówi, musisz mieć jakieś doświadczenie, musisz wiedzieć co zrobić, no przecież pracujesz dłużej w policji niż ja. I nagle taka cisza, i on mówi, nie mów tato, że poważnie sprawdzasz w Google. Wiecie, co powinienem zrobić podczas napadu na bank. I działa według instrukcji, która jest tam opisana. Po prostu to, jakie hasła tutaj padają. Było też napisane, że stosunek przypomina wkładanie kabla USB do komputera na przykład. Nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Obracasz? Nie, nie w tą stronę. Obracasz? O, weszło. No przecież ja myślałam, że się popłaczę tutaj. Niesamowicie śmieszno-gorzka historia. Na razie przesłuchałam 1,5 godziny i jestem zachwycona, słuchajcie. Uwielbiam takie książki. Także wkładam sobie, słuchajcie, moje ciabaty, odpalam dalej niespokojnych ludzi i będę jadła. Jestem w tej samej koszulce, bo nie uwierzycie, co my dzisiaj zrobiliśmy. Adam wrócił do domu i chcieliśmy jechać na giełdę kwiatową. Sprawdziliśmy, jest otwarta od 2, więc mówimy z Adamem, dobra, to pojedziemy o tej 2, bo zazwyczaj chodzimy później spać, a nie będzie nam się chciało rano wstać. Więc ja skończyłam, wiecie, ogarniać. Mówię, to co, oglądam jakiś film, serial, żeby nie zasnąć. A Adam mówi, nie, on nie zaśnie. A mówi, ty się połóż. Ja mówię, no w sumie dobra, jestem trochę zmęczona. Ja mówię, to mnie obudź. A nam powiedział, dobrze, to cię obudzę. Słuchajcie, wiecie, światło tutaj zaświecone. Nie jakoś mega, tylko wiecie, lampka oświecona. No i ja sobie śpię. No najlepsze. Przy czym wstaję i mam takie... W ogóle spałam w jakiejś dziwnej pozycji, to znaczy tutaj na kanapie, wiecie, z rękami na górze, nogi mi zwisały, tak tylko rzucony miałam koc, chyba nawet Adam mi ten koc rzucił. Ja tak wstaję i mam takie, zaraz, ale o 2 nie jest jeszcze jasno na dworze. I mam takie, patrzę obok, Adam, i tak, czemu on śpi? Ale patrzę, 5:15 i mam takie, kurde, mówię, Adam, czemu mnie nie obudziłeś, Adam? O ja zaspałam. Ja w ogóle nie potrafię zasnąć w makijażu, wiecie, nieumyta. Zawsze się wtedy bardzo źle czuję i się nie wysypiam, bo cały czas myślę o tym, że muszę to zrobić. I nie dość, że jestem teraz połamana, to cały czas mam wrażenie, że muszę zaraz coś zrobić. I jestem taka, no, niewyspana. O, Pepsi. Musiało się pojawić w filmie. Dawno nie było, nie? W każdym razie... Co wam chciałam powiedzieć? No i mówię Adamowi, dobra, olejmy już te kwiaty na ten balkon, już tak jest późno, nie jedziemy. A Adam, nie, idziemy, ale dopiero za godzinę. Więc jest godzina 7:19, ja już tego makijażu nie zmywałam, słuchajcie, pierdzieliłam, jestem w tej samej koszulce. Zrobiłam takiego dzika, że aż wstyd się przyznać, ale tak jest. Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, coś takiego odwaliłam.
Więc kiedyś musi być ten pierwszy raz. Jesteście tego świadkami. Nawet nie umiem mówić głośniej, więc no. I słuchajcie, jedziemy zaraz na giełdę kwiatową. Kupimy, co mamy kupić. I jak wrócimy, to położymy się pewnie spać. To znaczy ja na pewno się położę spać, bo chciałabym odespać. To było w ogóle totalnie bez sensu. Ale mam nadzieję, że jakieś kwiatki znajdę, bo jak nie, to się wkuszę na maksa. A ostatnio w filmie wam mówiłam, że raczej się nie wkurzam. I też wam coś powiem w ogóle o książce, bo już jestem w połowie. I też rozmawiałam wczoraj z Basią o niespokojnych ludziach i w ogóle, to wam już mogę powiedzieć. I przypomniała mi, że na podstawie tej książki powstał serial, który tak czy siak chciałam zobaczyć. A ja wiecie, wybrałam tą książkę, bo kojarzyłam, że właśnie ktoś mi polecał. Pamiętam, że tak lubię książki. Pamiętam, że Jola i ktoś, i właśnie okazało się, że to była Basia. I ja mówię, okej, no to teraz co? No, jak otworzyłam aplikację, zobaczyłam ten tytuł, to mówię, niespokojni ludzie. No i dopiero wczoraj sobie uświadomiłam, że to jest to. Jest to tak ciekawie skonstruowana i tak ciekawie poprowadzona historia. W ogóle świetnie, świetnie napisana, tak w ogóle. Więc o niej też więcej wam powiem w następnym update'cie. A teraz czekam na Adama i jedziemy po kwiatki. Powiedz coś do vloga. Dlaczego mnie nie obudziłeś o drugiej? Widzicie? Nawet się przyznał, że zasnął. Teraz na niego czekam zaś. Tam jest sklepek Adama. Zaraz będę myła balkon. I będę sadziła kwiaty, kupiłam też nowe donice. Będzie ładnie. Tutaj jeszcze, słuchajcie, kupiłam wrzos. Się schował, ale są piękne. Kochani, ja właśnie skończyłam słuchać Niespokojnych ludzi i teraz chciałam wam też coś więcej opowiedzieć o samej aplikacji BookBeat, bo zaraz pewnie będę szła w śpiulkolot i dopiero później opowiem wam, co sądzę o książce, którą przed chwilą przesłuchałam, ale to może najpierw o samej aplikacji, bo później idę, słuchajcie, świętować Noc Kupały, więc skupmy się na razie na książkach. Ja wam już troszeczkę opowiadałam co i jak, ale teraz chciałam wam pokazać, co najbardziej przykuło moją uwagę i co najbardziej mi się podobało. To przede wszystkim, jak odpalacie sobie aplikację, to pojawia wam się strona główna, tutaj właśnie w zakładce Home. Mnie najbardziej podoba się ta możliwość inspirowania się, mianowicie chodzi mi tutaj o zakładkę Inspiracje i tutaj macie różne tytuły, o których może wcześniej nie słyszeliście, albo kiedyś wam wpadły w oko, ale o nich zapomnieliście. Na przykład tutaj jest ciekawy przypadek Benjamina Buttona, już krótka informacja i to też mnie bardzo zachęca. Zresztą cała aplikacja jest bardzo przejrzysta i niezwykle intuicyjna. Jak w piątek odpaliłam BookBeata, to widziałam właśnie książki, które są dopasowane do tej kategorii Feel Good i to jest dla mnie ekstra, bo wiecie, nie zawsze chce się słuchać książek poważnych, trudnych, przy których trzeba dużo myśleć. Niekiedy potrzebujemy czegoś do zrelaksowania się i właśnie takie książki dopasowane są tutaj. Między innymi BG Read, który zaraz będę chciała zacząć słuchać, ale słyszałam też o tym Chłopaku dla teściowej. Ja czytałam już Do wesela się wyrobię, więc będę musiała tutaj zaznaczyć, że już przeczytałam i tutaj można dodać do moich książek, można książkę pobrać, żeby na przykład słuchać ją offline, więc jeżeli nie będziecie mieli dostępu do internetu, czy to na wakacjach, czy w ogóle będziecie gdzieś w jakiejś podróży, to można sobie wcześniej pobrać książkę i później korzystać właśnie z możliwości słuchania. No i tutaj ja z racji tego, że już Do wesela się wyrobię, czytałam, więc oznaczam jako przesłuchaną.
i wracam sobie. I widzicie, tutaj już się wtedy pojawia taki ptaszek, że już mam tą książkę za sobą. Później na podstawie książek przeczytanych są dobierane inne, więc tutaj, o, tutaj tak samo jest to tylko z Zimowym Bluesem, ale tego już nie będę robiła, chciałam wam tylko to pokazać, ale macie też inne tytuły, które jak widzicie są w tej kategorii. Ślub pielęgnacyjno-odżywczy. Bardzo podoba mi się okładka, matko, jaka piękna okładka. Dobra, okej, bo ja się tutaj zaraz będę zachwycała i będę chciała przesłuchać wszystko. Także wracam, to jedna z kategorii, która mnie zachwyciła. O Agacie Christie wam już wspominałam. I słuchajcie, oprócz tutaj tych wszystkich książek dodanych do inspiracji, są też kategorie, które też bardzo mi się podobały, ponieważ możecie wybrać sobie powieści, kryminały, fantastyka, romans, klasyka. Ukochana. Zobaczymy sobie, co jest w klasyce. Na przykład jest rok 1984, Hrabia Monte Cristo. Jest Ania, są bracia Karamazow, Nędznicy, Śmierć na Nilu. Co tutaj jeszcze? Lalka. Więc jeżeli nie chcecie przeczytać lalki, a wolicie ją przesłuchać, to też można. Jest Stary Człowiek i Morze. Jest tego bardzo dużo i naprawdę jest w czym wybierać. Tutaj też możecie sobie wybrać na przykład książki w języku angielskim, czy niemieckim, włoskim, hiszpańskim, więc jeżeli uczycie się języka obcego i chcecie sobie poprawić jego znajomość, to myślę, że słuchanie audiobooków tutaj jak najbardziej może wam w tym pomóc. Ja zresztą ostatnio gdzieś widziałam jakiegoś vloga u kogoś, już nie pamiętam, właśnie gra w Simsy i odpala sobie książki po angielsku, dzięki czemu jakby nie ma takiego poczucia, wiecie, straconego czasu. Ja nie mówię, że relaksowanie się przy Simsach to jest stracony czas, ale ja niekiedy mam świadomość tego, że powinnam jakąś książkę przeczytać, a na przykład siedzę i gram, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie, na przykład sobie przesłuchać jakąś książkę w języku angielskim, więc jest to też ciekawa opcja. Także jak widzicie, tych kategorii jest tutaj więcej, ale są też inspiracje, możecie też szukać książki po tytułach, czy właśnie tutaj sobie wybrać te kategorie w tej zakładce Szukaj. Co, słuchajcie, mnie zachwyciło? A, ja już skończyłam słuchać, więc pokażę wam na przykład na Bridget, który chcę zaraz przesłuchać. Mogę sobie tą książkę pobrać, tak jak wam już mówiłam. Jednocześnie też jak zaczynam słuchać, to tutaj zatrzymam. Mogę sobie dostosować prędkość, która jest dla mnie najwygodniejsza i to też jest bardzo intuicyjne, bo nie trzeba klikać jakiegoś plusa, minusa, tylko można sobie tę prędkość dostosować w każdej chwili. I co najbardziej mi się podoba, to przede wszystkim to, że ja od samego początku widzę, jak długi jest to audiobook, ile czasu muszę poświęcić na jego słuchanie. Mogę sobie przewinąć 15 sekund w tył, w przód, ale to jest naprawdę świetna opcja, że ja mniej więcej słuchając mam świadomość tego, ile jeszcze zostało mi historii. Oczywiście można też to sprawdzić na przykładzie rozdziałów, które tutaj są, ale jakby ten licznik mi bardziej pasuje i to naprawdę mi się bardzo spodobało. Kochani, gdybyście chcieli też przetestować aplikację BookBeat, to z hasłem Sasna macie 30 dni darmowych. Zaznaczę tylko, że przy rejestracji trzeba podać swoją kartę, żeby można było przejść dalej i później, gdybyście nie chcieli przedłużyć subskrypcji, można po prostu anulować właśnie dalsze subskrybowanie i wtedy odpiąć kartę. Także tutaj nie ma żadnego problemu, ale gdybyście chcieli skorzystać właśnie z 30 dni darmowych, to pamiętajcie, że wystarczy napisać Sasna w momencie, kiedy będziecie się rejestrowali. Możecie też skorzystać z linku, który znajduje się w opisie. Także to tyle, jeżeli chodzi z takiego mojego testowania aplikacji. A słuchajcie, ja idę się na chwilę położyć i mam nadzieję, że jeszcze przed imprezą z okazji Nocy Kupały uda mi się coś wam więcej powiedzieć o książce. Jeżeli nie, to na pewno jutro wam opowiem, bo słuchajcie, jedziemy z Adamem na rowerach i ja po prostu nie wiem, czy będę w stanie, jak wrócimy, cokolwiek powiedzieć, czy po prostu od razu padnę, że teraz zaczynam słuchać Beach Read. Mega się cieszę, bo to już będzie taki mega klimat wakacyjny.
idealnym kamermenem. I know. Pozdrów publikę. Pozdrawiam. Dzień dobry. Cześć mamo, smacznego. Chcesz być we vlogu? Tak jak przypuszczałam, wczoraj już nie dałam rady nic więcej nagrać, ponieważ bardzo późno wróciliśmy z Adamem, a też ta trasa rowerowa wczoraj w nocy nas wymęczyła, więc jak tylko wróciliśmy z nocy kupały, od razu poszłam pod prysznic i położyłam się spać. I dzisiaj wstałam o 9.30, a o godzinie 10.40 byłam już umówiona z moją mamą, bo musiałyśmy kilka spraw pozałatwiać i wybrałyśmy się też na zakupy i no... Działy się tam różne rzeczy, zjadłyśmy też przepyszne lody i byłyśmy w Maku, więc miło spędziłam czas, ale nie opowiedziałam wam nic o niespokojnych ludziach Frederika Beckmana, czyli audiobook, który słuchałam właśnie w audiobookowym maratonie, a jest to książka, którą bardzo chciałabym wam polecić. Dawno nie miałam tak, że podczas słuchania audiobooka w jednym czasie odczuwałam tyle sprzecznych emocji. Jak wam na samym początku mówiłam, że bardzo śmiałam się podczas słuchania, tak później, kilka rozdziałów dalej, miałam wrażenie, że zaraz się rozpłaczę, bo ta książka przedstawia tak szeroki przekrój przeżyć, doświadczeń życiowych i jednocześnie jest o znanych ludziach, to znaczy chodzi mi o znanych nam, których codziennie może mijamy na ulicy, o ludziach, z którymi możemy się również identyfikować, o różnych przeciwnościach losu, o depresji, o zmaganiu się z problemami życiowymi, ale jednocześnie jest tam też bardzo dużo humoru. Ja w ogóle przed chwilą, jak spędzałam czas z moją mamą i wracałyśmy właśnie do mieszkania, to opowiadałam jej tak w dużym skrócie, o czym jest to książka i mama mówi, chyba ci się podobała. Ja mówię, mamo, jestem zachwycona. Po prostu kocham tę historię od początku do końca. Jestem w miłości totalnej, jak wy pewnie to widzicie, ale uwielbiam niespokojnych ludzi. Nawet wczoraj, jak słuchałam tego audiobooka rano, kiedy przesadzałam kwiaty, to Adam się mnie pytał, czemu tak się śmieję na tym balkonie, ale później, zaraz dwie minuty później wracałam do mieszkania i mówię Adamowi, że ja się zaraz popłaczę, bo była znowu taka scena, że chce mi się płakać. Jest to tak prawdziwie rozczulająca historia, wiecie, tam się to wszystko miesza. Z jednej strony miłość, z drugiej strony smutek, też takie duże ciepło i to w ogóle, jak ta historia się kończy, z czym zostajemy my jako czytelnicy i co nam pozostaje w pamięci, to jest coś niesamowitego. Ja miałam ochotę co dwie minuty zatrzymywać lektora i tam wciskać, wiecie, zakładkę, znacznik, żeby zapamiętać właśnie dany cytat. Jestem tak zachwycona, słuchajcie, niespokojnymi ludźmi. W dużym skrócie, bo wam nie powiedziałam w ogóle, o czym jest to książka, więc zaczęłam tak od drugiej strony. Najpierw się tutaj zachwycam, a teraz wam opowiem, o czym jest. W dużym skrócie, historia dotyczy pewnego rabunku i osób, które przez przypadek stają się zakładnikami. Jest małżeństwo z bardzo długim stażem, są dwie kobiety też w związku małżeńskim, które niebawem zostaną matkami, jest dyrektorka banku, jest mężczyzna z głową królika, matko, jak to zabrzmiało, chodzi mi o to, że ta głowa królika jest, wiecie, taką maskotką, którą on ma nałożoną na głowę, nie chodzi mi tutaj o prawdziwą głowę królika. O dyrektorce banku powiedziałam, jest też starsza kobieta, która jest takim promyczkiem, no i ogólnie nie będę wam zdradzała, kto tam jeszcze może być i tak dalej, jeszcze oczywiście jest ta osoba, która jakby no, ma ich za zakładników. W każdym razie każdy z nich reprezentuje zupełnie inną osobowość i jednocześnie poznajemy ich historię podczas tego
dziwnego zajścia właśnie, jakim jest ten okup, jak również poznajemy ich historię w momencie, kiedy są oni przesłuchiwani przez policję. Później, kiedy kończy się już ta książka, poznajemy też ich dalsze losy i to jest piękne, bo to nam uzupełnia całą tą historię i nie zostawia nas z niczym i mamy taką kontynuację tych losów. Jednocześnie to, co łączy tych bohaterów, to most, który widać z okna tego mieszkania. Ja w pewnej chwili chyba nawet to nagrałam, miałam takie ogromne zaskoczenie, kiedy okazało się, że każda z tych osób ma coś wspólnego i łączy ich pewne wydarzenia z przeszłości. Pojawiają się tam również policjanci, ojciec z synem i ich historię też poznajemy, jak również poznajemy losy pewnej pani psycholog. I to wszystko się tak pięknie uzupełnia, jednocześnie to, co mogę powiedzieć, jest to niezwykle rozczulająca, ale też niezwykle pouczająca historia, która może uświadomić nam wiele prawd, o których powinniśmy pamiętać, ale często nam umykają w tym codziennym biegu. Dlatego jeszcze raz powtórzę, jeżeli będziecie mieli możliwość przesłuchać albo przeczytać Niespokojnych Ludzi, uwagam, zróbcie to, bo myślę, że jest to książka, przy której naprawdę dobrze spędzicie czas. I nie będzie to stracony czas, wręcz odwrotnie, będą to bardzo wartościowe chwile, które na pewno zostaną z Wami dłużej. A nie powiedziałam do tych tematów, które są tam poruszone, oprócz depresji, problemów życiowych, są tam też mocno zarysowane relacje między dziećmi a rodzicami i to, jak dzieciństwo w ogóle kształtuje osobowość i jak wpływa na przyszłość danej jednostki. To też jest bardzo kształcące w całej tej historii. Teraz mi się właśnie o tym przypomniało. Bardzo cieszę się, że zaczęłam słuchać właśnie Niespokojnych Ludzi w audiobookowym maratonie. Jestem zakochana w tej książce, przysięgam. Kochani, jest poniedziałek, ja odzywam się dopiero do Was dzisiaj, późnym wieczorem, ponieważ wczoraj straciłam poczucie czasu i skończyłam słuchać Beach Read o godzinie 2:30. Wtedy też skończyłam malować obraz. Nie była to najmądrzejsza decyzja z racji tego, że dzisiaj rano musiałam wstać do pracy, ale okej, dałam radę, słuchajcie. Tak się wciągnęłam w tą historię, że nie potrafiłam przestać. I powiem Wam, tak teraz już patrząc dzień po maratonie na te ostatnie 3 dni, że dawno nie miałam takiego weekendu, podczas którego spędziłabym czas z bliskimi, gdzie zrobiłabym wszystko to, co zaplanowałam i jednocześnie udałoby mi się przesłuchać, czy też właśnie przeczytać prawie 2 książki. I myślę, że będę częściej powtarzała ten audiobookowy maraton, bo tak mi się dobrze spędzało czas właśnie teraz przez piątek, sobotę i niedzielę. Muszę sobie częściej jakby wpisywać w kalendarz: Agnieszka, odpocznij, zrelaksuj się. Muszę to dodać do swojej listy. W każdym razie fajnie, że udało mi się też zrobić wszystko to, co sobie zaplanowałam. Jednocześnie też, słuchajcie, jestem na, żeby Was nie skłamać, 85% właśnie Beach Read Emily Henry. Tutaj Wam pokażę, żeby było potwierdzenie. Kochani, co mogę Wam o tej książce powiedzieć? Mamy tutaj przedstawioną historię 2 pisarzy, dokładnie pisarki January i pisarza Everetta. Jak się okazuje, oboje znają się z czasów studenckich i ponownie spotykają się właśnie w momencie, kiedy poznajemy całą historię właśnie Beach Read, ponieważ January na pogrzebie swojego ojca dostaje klucze do jego domku letniskowego. Tam też stara się dowiedzieć kilku faktów o nim samym i stara się też przełamać swój zastój, swoją blokadę pisarską i na początku uważa, że obecność Everetta jej w tym będzie przeszkadzała. Jak się okazuje,
Niekoniecznie. I to w takim bardzo dużym skrócie. Myślę, że jest to idealna książka na ten właśnie czas, więc dokonałam wyboru idealnego na ten weekend, bo zresztą Beach Read reklamuje się jako idealny romans wakacyjny i ja się pod tym podpisuję. Nie skończyłam jeszcze. Przejrzałam sobie kilka opinii tam na różnych stronach i znalazłam informację, że końcówka jest bardzo rozczulająca, można się wzruszyć. Jednocześnie też wiele osób pisało, że ludzie, których spotykamy na wakacjach, są o wiele lepsi niż właśnie Beach Read. Ja w ogóle bardzo lubię to, że właśnie w takim romansie, który jest stricte romansem, tam są takie teksty, które można byłoby uznać za cringe'owe i w sumie w połączeniu z trudnymi tematami, które porusza właśnie Emily Henry, z tematami takimi bardziej życiowymi, to wszystko się jakoś tak przeplata i dzięki temu ta książka jest po prostu przyjemna. Ona nie powoduje takiego zgrzytu, wiecie, że jest przesłodzona właśnie w tym kierunku romansowym. Bardziej jest to taki romans z obyczajem i to jest super, to naprawdę się świetnie sprawdza w tym właśnie czasie takim, kiedy chcemy się zrelaksować, ale jednocześnie też nie chcemy czuć takiego, wiecie, trochę zażenowania, że czytamy i mówimy, okej, na pewno. Więc naprawdę obie książki mi się podobają, jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy w Beach Read. Ja na pewno będę kontynuowała słuchanie, a Wam przypominam, że możecie też wypróbować aplikację BookBeat przez 30 dni za darmo. Wystarczy, że przy rejestracji wpiszecie hasło Sasna albo skorzystacie z linku, który umieszczam Wam w opisie. Także kochani, ja dziękuję Wam najmocniej za wspólnie spędzenie tego czasu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy też braliście udział w audiobookowym maratonie i czy Wam się podobało, albo czy zamierzacie wziąć udział w następnej edycji. Może słuchajcie, nam się zrobi taka tradycja audiobookowa. Także kochani, ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Wiem, że ten reading vlog jest długi, ale sporo się działo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!